Znowu! Betonowy pawełka, no betonowy, betonowe cwany, betonowe krowy. Dobra i zaczynamy! Dzisiaj u mnie gość specjalny, Milusia Klaudusia. Hello! I uciekamy razem od dentysty, a jak skusimy, to jemy niestety, ale fasolki. Może się nawet pożygam jak zawsze. Klaudia, gdzie iść? Może ty wiesz, bo ja póki co nie wiem. Musimy tutaj przejść na pewno. I patrz, mamy tutaj jak pasta do zębów takie kolory, wow. A no rzeczywiście, rzeczywiście. Nie skuś! Nie chcę kusić. Szybko, szybko, szybko. Ja mam biec, ja mam biec, ja nie wiedziałem, ja po prostu przycisk cisnąłem. Jestem, dzień dobry. Było blisko, dobra, po sztucznych szczękach mam nadzieję, że zginiesz zaraz. Dlaczego mi tak źle życzysz, halo? Ja chcę, żebyś żarł fasolkę. A ja nie chcę żreć fasolek, bo ja po tym żarciu fasolek potem mam obstrukcję żołądka. Lawa! Lawa musi być, w każdej dobrej mapie musi być lawa, więc skaczem. Nie! Serio? Tak, i chyba ty też, co? Tak. W jednym momencie. To ty pierwsza. Panie przodem. Niebieska, czyli pasta do zębów albo leśni owoce. Ale ta jest lightowa. Chwilą mam zęby. Pasta do zębów, ale... Ale ona jest spoko. Da się przeżyć, ale wygło mnie. Dobra, teraz ja losuję. Ja losuję, co my tu mamy? Taka jakby różowawa. Albo śmierdzące skarpety, albo tutti frutti. Tak, ja czasami zerkam w prawo, bo ja tam mam Klaudię generalnie i dlatego to może dziwnie wyglądać. Dobra, jemy. Matko! Matko bosko! Jezu, Paweł, w drugą stronę żygoj! Znajdź ukryty klucz, aby otworzyć drzwi. Czyli najpierw pewnie musimy iść tutaj i znaleźć ukryty... A nie, tutaj jest kłódka, to chyba w tą stronę najpierw. Gdzie może być klucz, pytanie teraz schowany? Tu jest, patrz! Gdzie? Jest. O, jest. Zobacz, tu tak prosto. Checkpoint. I znowu sztuczne szczęki i podłoga to lawa. Tak, tak, uciekamy. Co to? Ojoj, twa deska niebieska. Dobra, niebieska szczoteczka. Dobrze, że mamy ten patent od widzów. Dawaj, nie sprawdzamy, ryzykujemy, idziemy brązową. A ja niebieską wolę. Trzy, dwa, jeden. Losujemy. Co mamy? Kurde, jakaś taka mocno różowa. No to granat albo stare bandaże. Oby granat, bo jak on się zżyga na mnie. Chyba granat, ale dobrze. Też taki, ojoj. Dobra, jak te szczoteczki szły? Niebieska. Potem zielona. I zielona. Zielona? Czy brązowa? Ty! Kurczę, no! Konia mnie robisz! Ej, tak się nie robi! Chciałam. To się nie godzi! Tak człowieka traktować, brązowa. No! Chciałam, nie można tak robić! A ja chciałam, żebyś spadł, to dla widzów. Dobra, tutaj omijamy kwas. Łooo, było blisko! No było. Jest! W końcu nie ja! O nie. Granat albo te. To co ja miałem przed chwilą? Aha. Aż tak? Paweł, zżygaj się. Nie. Nie rób tak, bo wiesz, że to na mnie działa. No nie! Fasolka, ze skarpetki, nie. Paweł. Nie. No nie, bo mnie zaraz to striggeruje. No nie, bo mnie zaczyna triggerować. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Chodź tu, Wysolku. Chodź. I co teraz? Jak ty skusiłaś? Szybko. Jest tam gruszka dobra. Albo glut. Oj, ta gruszka nie jest dobra. Nie jest dobra gruszka. Nie jest dobra. Chyba gruszka. Ale ona jest i tak słaba, nie? No. Ale nie trąci niczym słonym. No nie! Nie podskoczyłem! Żygaj! O Jezu, mam to co ty. Gruszka albo gluty. Parę wdechów, bo się boję, co to będzie.
Gluty? Gluty! Ty się naprawdę zaraz zżygasz na laptopa. Chciałem przetrzymać chwilę, żeby nie było tak, że od razu tylko do później wkładam i już nie cofa, bo to też challenge jest, żeby to zjeść, ale... Nie wiem, ciebie tak triggeruje. Ale mnie, ja tylko rozgryzę i, jest, i ten aromat się uwolni i już mi leci po prostu. Śmieszne jest to, że one ogólnie nie pachną, nie? Na zewnątrz jakby. Nie, ale jak rozgryziesz i trochę śliny się dostanie, to od razu ci to po buzi rozchodzi i to jest straszne. O Jezu, prawie mu lampę łbem zahaczył! No nie! Dobra, udało się. Ty, faktycznie widziałam cię, że zahaczyłeś, no. No. No nie, ja przez to nie przejdę! Dajesz malino. Dajesz malino. Pięknie. Ja zawsze na tych przeskakujących! Kuszę! Udało się! Chodź tu. Teraz tędy. Smacznego. Dziękuję bardzo. Lecimy dalej. Lecimy tu! Oj, tu jest ciężej. Uważaj. Okej. Okay. Oj. Dobra? Jest! No nie! No dlaczego te kratki? No nie! Skusiłem! No nie wierzę w to na tej kratce, no! Jaki masz? Pokaż. Nie wiem. No to pasa do zębów albo te owoce leśne. Jagódka. To będzie jagoda. Pasa do zębów, ale... Pasa ale do zębów jest taka... Odświeżająca. No nie! Znowu! No nie wierzę! Teraz będę tutaj... Widziałam tę minę. Chodź się spiesz, bo ja już na zębie tu czekam. Lubisz ściągać gluty, nie powinno ci to ruszyć. Pomogłam! Jej! Jak ty oczy do góry powiesz? A najgorsze, że to była gruszka. No! No! No nie! No nie wierzę! Znowu to samo! Niebieska. Dobra, już tą niebieską to mogę... Odświeży cię pasta, że no. Po tym żyganiu. Dobra, hop, hop. No kurde! No naprawdę? Cześć. Zawsze mam z tym taki problem. Co to za kolor? O Boże, to jest chyba te tutti frutti albo te skarpety. Jedz. Zobaczymy. No, nie, już są dobre, na pewno masz dobre. Mam dosyć. Dobra, pizza, szynka, tort, jabłko, to jest to, co się teraz dzieje u nas w brzuchu. O Jezu, tak. Po tych fasolkach wszystkich. Ty, to jest fasolka! Czekaj, muszę przeskoczyć najpierw. Widzisz? No, fasolka. Rzeczywiście. Ale jaja. O Boże, to wszystko przez te fasolki. No i poszło. Nie. No, zaraz dopiero pójdzie. O, stolcowa mapa zaraz. Co trzeba zrobić? Na te owoce skakać, czy nie pomiędzy? Nie, nic chyba nie rozbija tu. No i to już koniec. To było chyba wyjście. I to dosłownie. Tak, przeszliśmy całą mapę. Przeszliśmy mapę? Tak. To jest koniec? Jezu, tak, Boże. Tak, Jezu, tak. Widzowie, zostawcie bardzo dużo łapek w górę dla Pawełka za to jego żeganie. Napiszcie w komentarzu swój ulubiony smak fasolki. I nie zapomnijcie, że jak widzicie ten odcinek, to zaraz pojawia się odcinek też u mnie, też z Pawłem, też z jedzenia fasolek. Ja go wyręczam, bo widzę, że jest ciężko, a musi jeszcze jeden odcinek ze mną nagrać. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego naszego zmagania. No i cóż, co? Widzimy się w kolejnym odcinku Betonu. Pa!